Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Kochani, dzisiejsza Ewangelia w Biblii, ona jest tutaj zatytułowana ósme przykazanie, a więc jest to komentarz w pewnym sensie Pana Jezusa do przykazania nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Ciekawa rzecz, że jako redaktorowi opiekuna po raz drugi przychodzi mi komentować tę samą Ewangelię. To chyba jakiś znak też od Boga, że szczególnie musimy dbać o tę prawdomówność naszych tekstów, które zamieszczamy. Ale oczywiście ostrzeżenie Pana Jezusa jest nie tylko do dziennikarzy, nie tylko do tych, którzy pracują Słowem, ale do wszystkich. Do wszystkich i tak mi się właśnie skojarzyło. Tutaj mamy panoramę Jerozolimy, tutaj gdzieś kiedyś była świątynia jerozolimska. I zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus właśnie tak szczegółowo wymienia te różne rzeczy, na które się nie powinno przysięgać. Otóż okazuje się, że w czasach Pana Jezusa problem był nie tyle z przysięganiem, co z nagminnością przysięgania. Co chwilę ktoś na coś przysięgał, a do tego doszły jeszcze pewne takie spory na temat tego, która przysięga naprawdę wiąże, a która nie. A więc jeśli przysięga była na Pana Boga, na imię Boże, to wtedy trzeba było je absolutnie dochować, mówili różni komentatorzy Pisma. Ale jeżeli przysięga nie była bezpośrednio na Pana Boga, ale na jakiś Jego substytut, na przykład na niebo, albo na świątynię jerozolimską, albo na ziemię, to wtedy już niekoniecznie trzeba było tej przysięgi dochować. I widzimy, że Pan Jezus przez swoje słowa przede wszystkim pokazuje, że nie ma nic takiego na świecie, co by nie było z Panem Bogiem związane. A więc nie ma różnicy, czy się przysięga na Pana Boga, czy na świątynię, która jest świątynią wielkiego króla, czy na ziemię, która jest podnóżkiem Pana Boga, czy nawet na własną głowę. Moja nie jest najlepszym przykładem, bo tutaj żadnego włosu nie widać, ale nie mamy wpływu nawet na własną głowę. Wszystko jest w rękach Pana Boga. A więc Pan Jezus po prostu mówi, nie przysięgajcie wcale. Nie przysięgajcie wcale, dlatego że człowieka religijnego, człowieka wiary, człowieka Chrystusa powinna cechować prawdomówność. Człowiek powinien żyć prawdą. Tak, tak, nie, nie. Przypominam sobie, kiedy mieszkałem przez kilka lat w Nowym Jorku, tam szalenie popularna była taka odpowiedź na różne pytania, o cokolwiek się pytało. Każdy mógł się schować za takim stwierdzeniem I am not comfortable with that question. Nie czuję się komfortowo z tym pytaniem, a więc się nie odpowiem. I mi się wydaje, że ta dzisiejsza Ewangelia, ona nam pokazuje, że my nie powinniśmy się chować za takimi właśnie nie czuję się komfortowo. My w ogóle używamy dużo różnych takich wybiegów, eufemizmów. Nawet pomyślcie, kochani, jak my się spowiadamy. Jak potrafimy tak powiedzieć pewne rzeczy, żeby ich nie powiedzieć. Ja zawsze się zastanawiam, co to znaczy szkodziłem sobie na zdrowiu. Czy ktoś biegał z gołą głową po dworze w zimę, czy jakieś inne rzeczy robił. Pan Jezus dzisiaj nas prosi o prostolinijność i prawdomówność naszych słów. Pan Jezus dzisiaj nam przypomina, że On jest księciem prawdy, a ten drugi jest księciem kłamstwa. Każde najdrobniejsze kłamstwo sprawia, że my się ćwiczymy w sprawności, która mi jest do niczego niepotrzebna, po pierwsze, a po drugie upodabnia nas do księcia kłamstwa. A więc wybierajmy prawdę, upodabniajmy się do Chrystusa, który jest księciem prawdy.